Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris. Dzisiaj pomówię troszeczkę o tym, jak zdobywać nowe schematy. Podstawa to dostawcy, znaczy podstawa, może nie podstawa, ale taka początek, gdzie można zacząć zbierać, to są dostawcy. No niestety ja w tej chwili już nie mam, bo zakupiłem reset dopiero za 1 dzień 13 godzin w moim przypadku, ale w każdym razie oprócz sprzętu macie możliwość zakupienia jeszcze właśnie schematów. Sprzedawców macie w sumie 4 osady plus jeszcze jeden sprzedawca, który na mapie pokazuje się czasami, jest oznaczony takim znacznikiem wózka sklepowego, takiego wiecie, na kółeczkach. Nie trudno go znaleźć. To jest pierwszy taki najprostszy, można powiedzieć, sposób, gdzie tego szukać. Drugi ze sposobów to są projekty. Za wykonywanie projektów dostajemy różnorakie nagrody. Jak otworzymy sobie projekty, zajrzymy tam, to w każdym projekcie mamy oprócz tego, co należy zrobić, wypisane też nagrody. Ja na chwilę obecną już tutaj nie mam żadnej nagrody ze schematem, bo zrobiłem, ale tam właśnie się pojawiają, tam należy tego też szukać i pewnie w pierwszej kolejności zechcecie je robić, właśnie te projekty, które dają coś, co się przyda. Wiadomo, że projektów, które nic nie dają, to nikt nie chce robić, prawda? Bez sensu. Natomiast no tutaj możecie tych nowych schematów szukać w nagrodach za projekty. Kolejną rzeczą, gdzie projekty broni, sprzętu, schematy sprzętu, to są wszelkiego rodzaju tutaj punkty, które należy przejąć. Z tym, że te punkty muszą być na trzecim przynajmniej poziomie. Mogą być na trzecim, mogą być na czwartym. Jeżeli czwarty to dla Was pestka, możecie robić na czwartym. Jedyne co tam tak naprawdę się dostaje dodatkowo w stosunku do trzeciego, to są punkty specjalizacji. Po jednym punkciku za taki punkt odbity. Jak to w ogóle zrobić, żeby taki punkt na trzeci wskoczył? Każdy punkt ma powiązane ze sobą, punkty kontrolne mają powiązane ze sobą jakieś tutaj takie wydarzenia poboczne. I na przykład w przypadku tego pomnika Waszyngtona, jak widzicie, mamy tutaj publiczną egzekucję, mamy jakąś tam transmisję propagandową. Jeżeli, widzicie, tutaj takie kreseczki są połączone, jeżeli tutaj uda nam się tą misję wykonać, zakończymy ją sukcesem, to za każdą taką misję wykonaną rośnie poziom tego punktu. Czyli mamy na początku 1, zrobimy 1, będzie 2, zrobimy 2, będzie 3, zrobimy 3, będzie 4. Przy czym, tak jak mówiłem, no, trójka jest potrzebna do tego, żeby dostać nowy schemat. Jeżeli czwórkę potraficie przejść bez problemu, możecie sobie robić czwóreczkę, nie ma sprawy. Trójka po prostu jest łatwiejsza, przyjemniejsza, odpowiada wyzwaniu, natomiast czwarty poziom to właściwie już misja heroiczna. Teoretycznie tego poziomu jeszcze nie ma, ale tutaj jest, że tak powiem, dostępny. Może pomijmy tutaj to całe to zdobywanie, tam tylko ewentualnie pokażę, że faktycznie to rośnie do góry i przejdziemy dalej. I tutaj właśnie otwieram skrzyneczkę. Kończę zadanie, obszar zabezpieczony. Oprócz tych nagród, które tutaj się pojawiły, też za chwilę nam wskoczy, że wzrósł właśnie poziom. Zobaczcie, wzrósł poziom zaalarmowania. W tej chwili jest już na trzecim poziomie, możemy się udać i go przejąć. Upewnijmy się jeszcze, że jest na trzecim. Jest, można wzywać posiłki, można punkt odbijać. Pomnik Waszyngtona zajęty, Jak widzicie, oprócz standardowych nagród dostaliśmy też właśnie jeden schemat. I te misje można powtarzać w nieskończoność dotąd, aż odkryjecie po prostu wszystkie te schematy, czego Wam jak najbardziej życzę. Mam nadzieję, że szybko, łatwo i przyjemnie przejdziecie teraz przez etap zdobywania tych nowych schematów. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do usłyszenia.